od oczywiście neuronowego dżingla. Tak. Witam, to z drugiego, trzeciego. No. Dzień dobry. To jest pan Michał? To ja jestem. Witam panie Michale, Tomasz się kłania. Dzień dobry. Pan zna moją córkę? Znam. To ma pan chwileczkę, żeby usiąść porozmawiać? Tak. Nie wiem, tak na dniu nie przeszkadza panu, bo... Tak? Pan sobie pan powiem, bo tutaj nie będę tutaj za bardzo robił rondy jakieś, nie? Aha, jest problem. Z czym? Ona jest w ciąży. W ciąży jest? No. Aha. Wie pan, ja z nią mam bardzo dobry kontakt, nie? I ona mi tam powiedziała, że gdzieś tam... Było coś. I oczywiście, nie, wie pan... A pan się zabezpiecza? Tak, oczywiście. Tak? W ogóle nie ma takiej opcji innej, żebym się nie zabezpieczył. To ze względu na to, że jeśli poznaję obcą osobę, a chociażby ja tę osobę, po prostu nie... jakby to powiedzieć. Sam robię sobie... badam się, tak? Po prostu co jakiś czas. Bo różne rzeczy... Wie pan, ja z córką żyję bardzo dobrze. Aha. I powiem tak. No, nie wiem, ona się w panu zadłużyła. To może jest dla pana śmieszne, ale nie, dla mnie, śmieszne, jako ojca, to nie jest dla mnie śmieszne. No, ja mogę się, ja jestem w stanie postawić się w pańskiej sytuacji, jakby wyobrazić to sobie, tak? No. Wszystko okej? Okay? Nie, wszystko okej, okay, wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Kilku, ale z tego co pamiętam... Nie pan, jestem też trochę nowoczesnym ojcem, różnych rzeczach sobie rozmawiamy, stąd takie, że tak powiem... Jasne. Moje informacje, nie? Bo jasna sprawa. I żeby nie było też, żeby w złym świetle swoją córkę stawiał, że ona tam, wie pan, z byle kim i tak dalej. Nie, absolutnie. W każdej imprezie. Aha, zaskoczył mnie pan mocno, wie pan. No. Znaczy w sensie tak, no mam kontakt z... Czasem piszemy do siebie. Jejku, natomiast... Co teraz? To, nie, ale ja zawsze się... ja zawsze, wie pan, no dbam o to. No. Znaczy ja nie pytałem, mogę zadzwonić, czy pan się zabezpieczał, czy nie. Aha, to z tego co pamiętam, tak. No. A dobrze pan pamiętał? Myślę, że tak. Czy był pan pod wpływem alkoholu, czy nie? Byłem pod wpływem alkoholu. A może narkotyki? Nie. Ja nie biorę narkotyków. Udzielam herbatę biorę. Dobrze, no wie pan, no musimy być w kontakcie i jakoś tę sprawę rozwiązać. Znaczy, wie pan, ja jestem tutaj politykiem. Może nie wyglądam, bo jestem weekendowo ubrany i tak dalej, ale jestem tutaj politykiem z ramienia partii PO. Aha. I tak dalej. Jasne. I jeżeli pan generalnie wiązałby jakieś poważniejsze plany z moją córką... No to przede wszystkim musimy porozmawiać poważnie. To ja jestem w stanie przyjechać do Warszawy z córką i nie ma żadnego problemu, żebyście usiedli, porozmawiali nawet w trójkę czy w dwójkę. Jak to widzicie na przyszłość, bo ja nie wiem, żeby ona została w ciąży z brzuchem sama. Mhm. Nie, no ja też nie biorę pod uwagę takiej możliwości, także spokojnie. Czyli co, jest pan za, tak? To znaczy, jeśli to jest moje... Czy badania genetyczne chce pan jakieś zrobić, czy... Jeśli to jest moje dzieło... No tak. Jeśli, no tak. Jeśli jest pewna, że to jest moje dzieło... Zajebiście, doskonałe. 100%. Doskonałe.